Witam na ostatnich warsztatach Poznajmy Polskę w tym roku. Na zajęciach dzieci poznają kolejne polskie miasto, to jakim jest Kraków. Poznają legendę, dlaczego w Krakowie są gołębie oraz wykonają witraż, lampion, a także dostaną takie albumy z naklejkami o Krakowie, gdzie tutaj będą mogły poznać krakowskie zabytki. Zapraszam. Z okazji świąt mam dla dzieci niespodziankę. Wszyscy uczestnicy dzisiejszych warsztatów dostaną oto takie zestawy świąteczne. Czyli my dzisiaj jedziemy do Krakowa, do drugiego co do wielkości miasta w Polsce. Co my tam mamy w Krakowie, chłopcy? No, Wawel, właśnie. A Wawel to jest zamek. Tu jest, widzicie, taki zamek, który jest na wzgórzu, nad rzeką. Tam mieszkali kiedyś królowie. Otwiera okienko, ma cztery takie okienka. Jest bardzo znany witraż zrobiony przez witestworze w kościele Mariackim. Dokładnie. To będzie ładnie wyglądać, bo będzie takie kolorowe później, jak sobie zaświecicie. To zobaczycie, jak to będzie pięknie wyglądać. Naprawdę można oczar sobie narysować. Domek też narysować na przykład. Tak? No to narysujmy sobie domek. Narysujemy sobie dach. O. I tutaj narysujemy sobie. Tak. I dajemy okno jedno. Okno drugie i drzwi. I teraz spróbujmy. Dam jeszcze taki fioletowy. I żółty, tak? I zielony jeszcze. Proszę, możesz już. No. Taka precyzyjna praca, prawda? Trzeba dokładnie. Malujemy. Śliczne wam wychodzą, kolorowe. Tuż sobie tutaj, tuż ten. Obracaj sobie, żeby się całe wytuczyło. Proszę, dziewczynki, chodźcie. Chodźcie, chodźcie, proszę, proszę, proszę. Proszę, proszę. Proszę. Nie za mało, tutaj trzeba przykleić. Który to jest obrazek? Tu, świetnie, pierwszy, bardzo dobrze. Gdzie szukamy? Tu jest Babel. Co mam grzeczny? Dostaję takie, proszę bardzo. Zestaw z Mikołajem, proszę bardzo. Zapraszam wszystkich, wszyscy byli grzeczni. Proszę. Mikołaj? Jestem bo ja nie pamiętam. Nie pamiętam, dobrze. Proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo. Jest tam Mikołaj, zobaczcie. Zobaczycie, co tam w środku, to sobie w domu możecie otworzyć. Jakiś zestaw. Wam się macie maskotkę. Coś tam jeszcze będzie do robienia. To sobie w domu otworzycie, żeby nie zgubić.